O ty skurczybyku. Ej, jakie to jest silne gówno. Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turbo Dzika. Ja witam was już w odcinku czwartym z gry Assassin's Creed Valhalla. Od razu dajemy się na pogawędkę. Hail Ravenclan! You reap a bloody harvest. Who are you, Gester? Name yourself. I know his face. He met with your father not long ago. I did, indeed. I am Guthorm, uncle to King Harald of the North. I speak for my nephew when there is need. This is not King Harald's land. Why does he send warriors so far south? You may ask him yourself, my lord. Thank you, uncle. And you are Sigurd of the Raven Clan, is that right? Son of the wise King Styrbjörn. I am. And you are standing on his land, King Harald. Land we have reclaimed with blood and steel. That I see, and I honor it, for I have not come to war against you, but for you, at the request of your father. The canny wolf. Was this the plan he spoke of? I offer my support. With my warriors, your Raven Clan can take Kjotve's fortress and settle this rivalry for good. This is good news, Eivor. The Wandering King will tip our fortunes. No. Przecież widzę nam wspólny cel, dajmy. Any man who wishes to see the end of Kjotve is a friend of mine. We thank you, King Harald. Your trust in me will be repaid. This blood feud runs deep, King Harald. We welcome your help, but I must lead the charge. I see. Is this a question of honor? It is. Many winters ago, Kjotve broke an oath to our fathers. He betrayed a friendly peace and slaughtered many. I understand. Sigurd Jarl will lead the assault against Kjotve and his clan. Give him full command of my ships and my warriors. When your victory is in hand, Sigurd, find me at Alrekstadir, and we will celebrate together. No dobra, fajnie, mamy nowego sojusznika. We'll gather at Florley, near the mouth of the fjord northeast of here. Will you join us? Hold a moment. You captain our longship, Eivor. Meet us there, and we will claim Kjotve's head for the gods. Brother, I have waited too many years for this day. When Kjotve stands before us, give me the final blow. You will have it, Eivor. You deserve it. On chce mu ukraść killa w takim razie. Nieładnie, nieładnie. Nie bardzo honorowo. Eivor, give us a hand. Harald is generous with his troops. More than I would be. I cannot fathom his game. He is either a young fool, or deceptively wise. Whatever his reason, I have a good feeling this war is near its end. No, zobaczymy, czy to koniec wojny, czy może jednak początek. Raczej stawiałbym na początek. Ładnie, ładnie tutaj, ale ogólnie lubię bardziej zielone widoki. Taka zimowa dziura mi nie odpowiada. Okej. Okay. Przypłynęliśmy, widzę. W nowe miejsce. Nowe zadanie, okrutny los. Brutalna pobudka zostało zakończone. A my musimy pogadać z Sigurem. Florley. Okej, okay, czyli musimy dostać się w to miejsce. Ogólnie sobie wykorzystamy punkty, które mamy do rozdania. Całkiem tu ładnie. Podoba mi się. Dobra, jak się te punkty rozdawało, bo zaraz zapomnę. Umiejętności. Jeszcze tutaj zerknę, co tu mamy. Droga kruka. Obrażenia ataku wręcz. O proszę, a tu jest droga. A tak wręcz, to jest po prostu... Droga kruka. Odporność na taki wręcz. Obrażenia zmności, ogłuszenie. Zdrowie. Droga niedźwiedzia tutaj natomiast jest. Wiecie co, to pójdziemy sobie w tą drogę kruka. Obecnie nosimy wyposażenie. Kruka. Być może to nam da jakieś dodatkowe umiejętności. Tak, droga kruka. I zerknijmy nasz ekwipunek. Wstecz. Kruka. To też jest zbroja kruka. Łuk. Rozwinąć mogę na przykład. A to mogę rozwinąć? Nie, jeszcze.
Kołczem za to mogę rozwinąć. A niech będzie. Cholera, muszę zdobyć więcej tych surowców. Zaraz statystyki wstecz. Ale wiem, że tutaj jeszcze są. Jest tutaj jeszcze torba, o właśnie. Czyli to jest skóra i ruda żelaza? Tak? Dobrze mówię? Nie, skóra i to wygląda jak ruda żelaza. Jakieś to jest takie za malutkie, żeby to rozszyfrować na ten moment. Tak, to jest to, ruda żelaza. Czyli będziemy musieli sobie trochę poeksplorować. A to mogę coś z tego zrobić? Towary na sprzedaż. Okej, czyli będziemy gdzieś to sprzedawać. Runę mam również. No dobra. No to mnie na razie interesuje. Rozwinę sobie to zbroję. Aha, rozwinąłem ją, tak? A nie, przytrzymaj, aby ulepszyć. No dobra. Czyli mamy. Aha, czyli to są poziomy ulepszenia, te kreski na pasku. To nie mogę rozwinąć, bo już nie mam surowców. Tu zaś mogę przyłączyć runę. Atak większy. Mniejsza runa. Plus 5 obrażeń do zdolności. Od zdolności. Czyli to są te zdolności, te na przykład rzucanie na toporami, które obecnie mamy. No dobra. Tego nie rozwinę, bo potrzebuję surowców. Tu mogę użyć runy, ale jeszcze sobie to zatrzymam, bo szkoda mi tych run. No dobra. Gdzie on jest? Gdzieś usłyszałem tutaj dźwięk kasy, ale to się tak łatwo nie zaznacza jak w Wiedźminie. Mimo, że słyszę, że coś tutaj jest do odkrycia, to nie widzę miejsca. A, chyba, że to jest to. Tak jest, srebro. Pełne zapasy amunicji. Dobra, rozmawiajmy. Kurtwey's forward camp melted like a spring thaw at our approach. Is it from here we launch our attack? We do indeed, and we are ready to fight. King Harald's forces are well in place. Only give the word. I will, but before we strike, I have a request. Name it. The neighbor may give challenge to Kurtwey at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. Is this what you want? Kurtwey robbed my father of all honor and dignity. I will win it back. When honor is at stake, let none interfere. And if Kurtwey should die before the battle begins, all the better for our chances. No dobra, musimy umyślić plan w takim razie. Today the blade must do the work of Skuld's sharp scissors and cut short the cord of Kjotve's fate. Well said, my sharp-tongued warrior Skuld. May we all live to hear that saga sung. Eivor, a word! Basim, Hytham. This feud is not yours, yet you fight it all the same. I find that strange. You find it strange because you are wrong. Our clan, the Hidden Ones, have been fighting with Kjotve's order for centuries. You came from Miklagard to kill Kjotve yourself? We did. Or rather, we came so that Hytham could kill him. My apprentice has been studying this target for many months. Is Kjotve's reputation so great outside Norway? Not his reputation alone. But the order to which he belongs. Something of a rival clan to our own. Hytham, I mean no disrespect to you or the Hidden Ones. But Kjotvey is mine. My family's honor is at stake. I understand. All that matters is that Kjotvey dies this day. On that, we are agreed. Okej, fajnie dogadaliśmy się. No, przygotowania trwają, widzę. Z drabinką nawet biegają. Ci chyba jakieś mikstury tajne przyrządzili sobie i piją, żeby się wzmocnić. Sigurd Horsa! Slink around my walls like a thief in the night. Face me here now. The fight is mine.
Kjotve. Sigurd is only here to watch me feed your innards to my raven. Look at this! Once again, Eivor Wilkist appears to take a swipe at me! This is my father's shame. Today I take back the honor he lost. I call a home gang! Here! Against the Oathbreaker! I will make you beg as your father begged, Wolfkiss. Squeal as your mother squealed. Że co? Że bez broni? I will take yours! You are weak, like your father was weak! Holender! Ale to jest gigant! O ty chamie! Ale to jest gigant! Jest silny, nie powiem. Pierdziele. Jak się uleczyć? Zapomniałem przycisków. Czy jest tu jakaś możliwość się... Spieprza. My blade will drink your blood. Your flesh will feed my wolf. O kurde, on odbija strzały. Źle to sobie wyśniłeś, chłopie. Cholera, nie mogłem uniknąć. Dobra, muszę poczekać, nabiorę sił. No cholera, uniki. Pracuj, mistrzu. Kurde, który się robi o tarczę? O ty skurczybyku. Ej, jakie to jest silne gówno. Ale lipa. O, piźnij go! O, panie! Jeden ruch wystarczył. Ale to jest gigant. Kocham być zamknięty w... Że co? Przepraszam bardzo? Jezu, jak on unika? To jest kurde Jedi? Nie mam strzał już. On cielskiem czyimś mnie atakuje. Strzała w nim tkwi. Czy to nie osłabia jego ruchów? Jak widać, się za bardzo nie osłabia. Czy ja go zapieprzyłem? Ej, co się stało? Wysuwam jakieś zwidy. What do you want of me? You won your prize, Wolfkist. By glory of my death. All for this? A coward father deserved the sacrifice. Price of old war, Kist. The harvest of three indebted generations are the names of earth. It all means nothing. No! My clan will not be forgotten! Ah,
Zaczynam to rozumieć. I know what awaits us in the end. Only darkness. Ravenclan! Your lives are forfeit. Come forward if you must. Into the crucible of your doom! Your father is dead, Gorm! His debt repaid! Open the gates and you will be spared! Wallow in shit, Wolfkist! Archers, take aim! Ravens! Show no mercy! No mercy! Fire! Dobra, pierdzielamy się tam. Chyba to nie idzie. O, hełm mamy! Szybko sobie go przeodziejemy. Ekwipunek. Hełmik. Pasuje nam. Daje trochę uniku, pancerza. Spoczko jest, spoczko. Czy ja go założyłem? No mam go, ale... Dlaczego on jest niewidoczny? Tu jest jakiś... Znaczek, że jest niewidoczny. Pokaż wyposażenie. Ta, pokazuj. Śmiało, kurde. Ja muszę widzieć, jak się prezentuje. Otwórz bramę. Dobra. Jak to zrobić? A, to chyba o to chodzi. Musimy to tłuc? Tak o to chodzi? Dobra, chyba będziemy musieli wyjść jakoś dookoła. Hey, come here a moment. Incoming arrows! Ej, no kurde. Podnosisz to? Ej, no ziomki, co jest? Ten już skoczył, nawet nie podnieśli. Forward to glory! O, to jest nasza nowa umiejętność. Cholera. Jak mogłeś? To nasz? To czemu tu się nie działa walka? O, mamy do zebrania. Jeszcze tam było. Tak jest. Mamy jakieś tutaj ten zdobycze? Coś na dole jest. A, to ten zamek, który musimy wyłamać. Dobra, schodź na dół, gościu. No, otwieram. Dobra, fajnie, otworzyliśmy bramę. Teraz nasze wojsko będzie mogło wbiec. Odin is with us! Cholera! Tu jest wszystko elegancko. Dobra, zbierzemy sobie tą roślinę, która nas leczy. Łupy? Nie ma tu żadnych łupów. O, tam coś jest. Także musimy pójść dalej, jeśli chcemy się obłowić jakimiś zdobycznymi rzeczami. Nie, może jakiś miecz czy coś, coś cennego. O, nie było łatwo. To nasi i nasi. Kurde, takie jest oświetlenie, że ja nawet nie mogę tego za bardzo zauważyć, czy to jest mój, czy jest to jakiś przeciwnik.
Chyba tutaj do nas sieczą. Oj, z zaskoczenia. Boże, jak oni odlatują daleko. Co jest z tym? No i tyle. Dobra, zepnąłem sobie typa. To jest zły? Oczywiście, że to jest zły. O ty cholera, jak pierdzielnął to. Aż się ziemia zatrzęsła. Ale ponownie jest to jakiś wielki gość, który ma 2 metry wzrostu i waży pewnie 150 kilo. Typowy wiking. O ty. Ej, czemu nie widziałem? Myślałem, że się chciał podeprzeć. Złamany łuk. Możliwe, że to coś mocniejszego. Jakiś mocny sprzęt. Zamień. Łuk huntów. A, po prostu on jest złamany, dobra. Ej, właśnie wyrzuciłem swój łuk z ekwipunku. Nie mogę tak robić. Używaj, dobra. Trochę to jest takie trudne do opanowania. Dobra. Fajnie. Dobra, pora się wbić do tego zamku jakoś. Otworzyć ostatnią bramę muszę. Tylko gdzie się udać, żeby to zrobić? O, są podziemia? Tu muszą być jakieś podziemia, którymi będę mógł się dostać do wnętrza. Chyba w dobrym kierunku idę, tak mi się wydaje. Wodospad. Tak, mamy to. Znienacka. Ty w porę żeś się ogarnął, ale za późno. Kurde, przecież osłoniłem się tarczą. Dobra, spróbujemy. Dobra, na razie sobie otworzymy bramę. W bramę celuj. Dobra, muszę chyba ich pokonać najpierw. Z automatu celownik mi się ustawia na przeciwnikach. Nie strzelajcie, bo otwieram. Otwierającego się nie strzela. Dobra. Jeden po drugim. Świetnie, że tak czekacie, aż was powalę. Oni tylko tak się dają, że szok. Nie ma tutaj żadnej dynamicznej walki z ich strony. Ale może to dobrze, bym narzekał, że padam. Chcę zabrać, ale... Aha, dobra, zapasy pełne. Prowiant to też. Czyli nie mam tutaj żadnych ciekawszych rzeczy. Jakiegoś wyposażenia, ekwipunku. Jakiejś broni, zbroi, tarczy. Tu nie ma jakiejś tarczy dla mnie? Jeszcze tam coś jest. Poczekajcie sobie, tylko sobie zlutuję tutaj. Słuchają się. Tak, jest skrzynia. Ruda żelaza i skóra. O, i to nam się przyda do ulepszenia obecnego wyposażenia. I prowiant, który mamy pod dostatkiem. Staw czoła Gromowi. No dobra. O ty cholerniku! Okej. Z nimi już nie mamy problemów. O, Siguar, tak to on? Nie, to inny jakiś zawodowy wojownik.
O, akurat podszedłem i on zginął. Wolał już, żeby mnie nie stawać do walki. Nadepnij! Widzisz, jak to się robi? Nauczyłem się czegoś nowego chyba, gościu. Kruk niedostępny jest tutaj. No dobra, w takim razie śmigamy. O, zdjąłem go totalnie z powierzchni ziemi. Nie musisz się nim przejmować. Has made you predictable. You are a shadow of your father, Gorm, weak and witless. And you will leave this place as ashes on the wind. Nie, tam gościu, co ty to opowiadasz. Dobra. Chyba dobrze zrobiłem. Albo może nie do końca? Pora się wdrapywać do góry, bo nic z tego nie będzie zaraz. Dobra, gdzie on jest? Boże, gdzie ja wchodzę? Za wysoko. Jakieś miejsce, niech ktoś mi wskaże drogę. Dobra, chyba tu jest ok. Gdzież on dosiadł? A. Tchórzliwy jest. Zwiał. Czy my go będziemy w stanie dogonić? Czy sobie odpuszczamy? Przeżyliśmy jego porę, więc w sumie szturm zakończony. Fortecja Kjotwego. Kjotwy jest już martwy. Myślałem, że nie, tak szybko go nie załatwimy, że to gdzieś tam będzie, załóżmy, w dalszej części fabuły. Gdzieś tam pod koniec, natomiast tu się okazuje, że... No tu się pali, chyba tutaj nie znajdę niczego. Tam jedynie jest wskazane, że mamy jakiś ten... jakąś znajdźkę. O, właśnie tam. Pogadajmy. Sigurd. Breath of battle rises from my brow. The skulls will sing of this night. We have won the day, but Gorm escaped. He's led north to King Harald's domain. Let that bruised piglet run where he may. His father is dead. His clan is no more. We are the masters of Ruyavilke. A toothless cub may grow to be a dangerous wolf. Eivor, stop. And listen. You have reclaimed your honor. Enjoy the night's victory. Tomorrow, we will celebrate. You're right, brother. You're always right. Guthormr, relay news of our victory to your nephew, the king. I have done so already, Sigurd. You'll be more than pleased, and will ensure you pride of place at his Althing and Ulriksdal. Tell him we will come, battle flushed and singing songs of glory. Keep company with kings, and you will soon have a crown of your own. If the fates have spun it so, linger here and loot what you can. I will bring news of our victory to father before he leaves for Harald's Althing. I know, Sunan. Another time. Okej, okay, udało nam się rozgromić to towarzystwo. I mamy dzień. Wspaniale. Okrutny los został zakończony. No dobra, zrobimy sobie mały exploring. Punkty umiejętności. Przytrzymaj X, aby przywołać wierzchowca. Dobra, umiejętności. I pójdziemy w stronę Kruka. Atak wręcz. Ja pierdziel, ile tego jest, to jest dopiero. Co tutaj jest? Od skrytego ataku. To akurat sobie odpuszczamy chwilowo. Bo ja działam na razie na głośno. Nie robię misji po cichu. Dobra, to było tutaj. Złamany łuk i 40 srebra. A, to tylko prawiąc, tak? Czy jeszcze tutaj coś jest zaznaczone? A, list do Guthroma Mądrego. Jarlu Kjotwe. Zwę się Guthorm. Wiesz, kim jestem? Niektórzy wołają na mnie łowca. Przemawiam za pełną wiedzą mojego bratanka, króla Haralda. W jego interesie leży silna i zjednoczona Norwegia. I o tym właśnie chcę z tobą porozmawiać. Zapraszam cię do mojej siedziby, ale i ja mogę przybyć do ciebie, jeśli wolisz. Guthorm. A, czyli to była wiadomość do tego synalka. Żelazna gwiazda. Ej, to wygląda epicko, że tak się wyrażę. Jest to cep.
Trochę taka brzydka nazwa, ale może i ten cep jest mocny. O, tu możemy sobie rozwinąć łuk, ale ja bardziej bym był skory rozwinąć sobie topór. Tak jest. A ten cep, jak on się prezentuje? Ogłuszenia jest. Szybkość ataku jest gorsza. Ale wyekwipujmy sobie go chociaż na jakiś czas. Wypróbujemy, jak to jest walić z cepa. No dobra. Wykonam tutaj parę pokazowych ciosów. Jeszcze tam coś jest, jakaś znajdźka. Fajnie, a mocny atak? No, powiem wam szczerze, że fajna jest ta różnorodność. Mamy do dyspozycji różnego typu broń białą. Trochę ona tak nam lata przy nodze. Myślę, że to jest trochę wkurzające. Nie da rady wejść przez drzwi. Musimy przez górę albo od tyłu. Ja przez górę. Oj, nie jest tak łatwo. Zaraz, czy tu jest jakieś wejście? Czy mi się wydaje? Tu nie wejdziemy. No jasna cholera. Zaraz może wystarczy strzelić. Takie sztuczki to są właśnie. Ej, wracaj na dół. No i teraz. Ej no, ej, bez kitu ciężko jest tam wejść. No chyba jaja robicie. Właśnie. Ale tu ładnie. A tutaj co znajdziemy? Sztaba węgla. Też się przyda jak najbardziej. Musimy w końcu coś ująć z tego... z tego miejsca. Nie bez powodu się tutaj włamaliśmy i przypłaciliśmy prawie życiem. A, i tak samo muszę wyjść. No dobra, ja się będę powoli z wami żegnał. Kto chce, niech lajkuje, niech subskrybuje. Nie namawiam, ale jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków z tej gry, a naprawdę warto, bo gra jest długa i ta opowieść o Wiki jest naprawdę wciągająca, to zapraszam. No nic, nie będę już przedłużał. Ja sobie tutaj zrobię małe eksplorowanko i powiem wam, co znalazłem w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.